Siemam wszystkim w tutorialu, taki poradzie bardziej do Mai, żeby zrobić sobie predefiniowane ustawienia do eksportu, czyli powiedzmy wejdę tutaj, mam eksporter i można sobie w atrybutach wziąć na przykład gałęzie, same się ustawią, na przykład co do trunka też się sam ustawi razem z tymi. Więc zaczynając, najpierw może wejdźmy w ustawienia naszego doka, czyli jak to się mówiło, shelfa. No, więc tutaj powinny być opcje, tak? Shelf Editor. I jak już mamy gains nasz, przechodzimy tutaj do sekcji comment. Jak widać, mamy taką linijkę tutaj, kopiujemy ją sobie. Przechodzimy teraz do komputera i wklejamy sobie tu na górę. Enter. I ujrzymy kilka takich pliczków, więc edytujemy za pomocą, ja akurat notatnika, można, a ja akurat Notepad++ i eksporter. Wszystko jest w Pythonie napisane, no, więc. I szukamy teraz takiej linijki, jak jest, wam się otworzy, jesteśmy na górze. Trzeba przejść trochę w dół i mamy tutaj atrybuty settings w jajku. I to są właśnie predefiniowane. Jeżeli wciśniecie sobie Ctrl F i wpiszecie capter, no to pierwsze co, to znajdzie wam to. Więc wtedy, jak już jesteśmy na ostatnim, klikamy Ctrl D na przykład, czyli kopiujemy naszą linijkę. Zmieniamy sobie tutaj nazwę na tutorial, niech będzie. Ustawiamy sobie tutaj różne ustawienia. Statyczny, prawda. Dynamiczny, powiedzmy też prawda, tak, na potrzeby tutoriala. Collision mask oczywiście można ustawić o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clip distance można ustawić. No i czy non-renderable, czyli to akurat nam jest potrzebne w przypadku tego. Można niby jeszcze dodać różne ustawienia, jak widać, to jest dynamic, kinematic i tak dalej. I one są opisane tu, ale mi to niestety nie działa. Czyli o te ustawienia mamy split type, minimum, maksimum i tak dalej. Czyli to powinno ustawić. O, chwiluśka. To powinno ustawić o te ustawienia tutaj. Lecz ich nie ustawia. Nie wiem dlaczego. Coś źle wpisuje prawdopodobnie. Ale można zrobić, żeby defaultowo już były ustawione. Ja sobie na przykład, jak mam dużo drzew, no to ustawiłem sobie split type 4 i na przykład nie muszę cały czas wpisywać czwórki. Tak samo mam ustawione koordynaty tekstury, bo mam sobie taką teksturkę. Mam sobie tą teksturkę i koordynaty od tego pieńka sobie wziąłem, zrobiłem. I nie muszę za każdym razem wpisywać, co tutaj akurat też trochę jest czasochłonne. Więc wtedy zapisujemy po prostu. Wchodzimy do naszego tutaj eksportera w atrybutach, można znaleźć na samym końcu. Będzie default, Sosna, chwiluśka, może jeszcze raz. Name tutorial, zapiszmy. Ewentualnie jeszcze raz odpalmy. A jak widać, mamy tutorial. I wszystko nam się ustawiło bardzo ładnie. Więc myślę, że to na tyle. Być może Wam się przyda, więc dzięki i na razie.